Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jestem pewien, że wielu ludzi chciałoby mieć taki dar jak Jonasz, czyli mieć taką relację z Bogiem, że ty go słyszysz, że wiesz, co on chce, żebyś robił, że ten jego głos jest taki wyraźny, taki pewny. Jonasz był pewny tego, co chce Bóg od niego. I za pierwszym razem nie robi tego. Idzie do Tarsisz, czyli do miejsca, które nie wiadomo, gdzie jest. Do dzisiaj bibliści nie są w stanie powiedzieć nam, gdzie jest to Tarsisz. To jest miejsce cudowne, wspaniałe, piękne. To może być nasze wymyślone miejsce, takie miejsce, do którego tęsknimy, nawet nie wiedząc, gdzie ono jest. To jest nasz taki plan, który chcielibyśmy, żeby się zrealizował w naszym życiu. Bo wiemy, że jeśli się zrealizuje tak, jak my chcemy, to będziemy szczęśliwi. A guzik, prawda. Za drugim razem Bóg przychodzi do Jonasza i daje mu to samo powołanie. I Jonasz tym razem idzie. Dlaczego? Ponieważ dokonuje się w nim wielka przemiana. On się nawraca, bo wie, że jeśli nie pójdzie za Bogiem, że jeśli nie zrobi tego, co Bóg chce, to nie dopłynie do żadnego Tarsisz, nie spełni tego marzenia, o którym marzył, i będzie po prostu w śmierci, czyli w rybie, będzie umierał, będzie nieszczęśliwy, bo tego doświadczył ogromnej trwogi. I Jonasz idzie. Dzisiaj uczniowie też są powołani do tego, żeby pójść i głosić. Jezus nawet mówi: pójdźcie za mną, a nauczę was łowić ludzi. To nie jest pierwsze spotkanie uczniów z Jezusem. Ewangelia według świętego Jana pokazuje nam taki moment, kiedy wielu, wielu ludzi zebrało się nad rzeką Jordan i tam Jan Chrzciciel chrzcił. I w momencie, kiedy przyszedł Jezus, to dokonało się to wydarzenie, zstąpił Duch Święty, Jan Chrzciciel rozpoznał Jezusa w tłumie i powiedział: to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I dwaj uczniowie poszli za Jezusem. Jednym z nich był Andrzej. I poszli i tej nocy byli u Jezusa. Wiedzieli, gdzie On mieszka, poznali Go. I tak, w taki sposób, od Andrzeja poprzez Piotra, Natanaela i tam jeszcze innych uczniów, oni Go rozpoznali. Oni wiedzieli, kim On jest, więc to nie było pierwsze spotkanie. Więc dzisiaj to słowo mówi mi, że Bóg chce nas powoływać nie tylko za jednym zamachem, za jednym razem, bo wie, że my ludzie jesteśmy słabi i mamy problem ze słuchaniem Boga. Nie umiemy Go słuchać tak czysto. Nie jesteśmy często pewni, że Bóg do nas mówi. I często boimy się ewangelizować, boimy się głosić i potrzebujemy nawrócenia w nawróceniu. Jonasz był nawróconym człowiekiem. On wierzył w Boga, ale nie wypełniał tego, co Bóg chce, żeby on wypełniał. I tutaj musiało się w nim dokonać to drugie nawrócenie, dopełnienia woli Boga. Pierwsze nawrócenie do tego, żebyśmy przestali grzeszyć, żebyśmy zaczęli wypełniać te 10 przykazań, i to drugie do tego, żebyśmy poszli za Nim. I często jest tak, że wielu ludzi nie ewangelizuje, nie głosi. Dlaczego? Bo się boją, bo nie umieją. A Jezus mówi dzisiaj do ciebie: pójdź za mną, a ja cię wszystkiego nauczę. Oczywiście nie nauczysz się w jeden dzień mówić o Jezusie. Do tego potrzeba czasu, tylko zgódź się, nawróć się. Święty Paweł mówi: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
Biada mi i Tobie, jeśli nie chcemy głosić Ewangelii, jeśli nie chcemy spełniać tej posługi w tym miejscu, gdzie jesteś. Może powiesz, ale ja już próbowałem i mi nie wyszło. Super, że Ci nie wyszło. To teraz spróbuj z tymi, którym wychodzi. Poproś Ducha Świętego, żeby Ci pokazał, wskazał ludzi, którym wychodzi. Poszukaj takich wspólnot. W internecie jest wiele, wiele, wiele osób, które mają sukcesy ewangelizacyjne i które uczą innych ewangelizować. Jest nawet taki kurs, kurs Pawła, który prawdopodobnie w lutym, w ferie, jeśli już się nie zaczyna, to będzie się gdzieś w jakiejś szkole nowej ewangelizacji rozpoczynał w te zimowe ferie, a na pewno też w wakacje. Już można o tym pomyśleć, załatwiając sobie urlop. A natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Czy jesteś w stanie natychmiast porzucić swoje plany na wakacje po to, żeby się uczyć ewangelizować? To jest trudne pytanie, z którym Cię chcę zostawić. A teraz rozwiązanie konkursu. Dzisiejszą nagrodą jest płyta Moc Uwielbienia, która powędruje do Ireny. Gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt, abyśmy mogli wysłać nagrodę. Dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do takiego pytania, które związane jest z Twoim doświadczeniem ewangelizacyjnym. Pytanie brzmi tak. Czy miałaś już doświadczenie w ewangelizacji? Czyli, że powiedziałeś komuś o Bogu dobrą nowinę. I napisz w komentarzu tak lub nie. Jeśli chcesz jeszcze coś dopisać, oczywiście zapraszam Ciebie, możesz złożyć świadectwo, aby było krótko, żeby inni mogli przeczytać to świadectwo i żeby inni mogli się tym świadectwem karmić. Oczywiście nagroda zostanie wylosowana. Nagroda jest jak zwykle niespodzianką, więc to tyle. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.